No witam wszystkich serdecznie. I nadszedł ten dzień, kiedy nam się, można powiedzieć, większość ludzi w internecie wzięła i obsrała, bo nie ma 60 FPS-ów i nieważne, że jest fabuła i nieważne, że wszystko dobrze wygląda, ale nie ma 60 FPS-ów i tyle, bo optymalizacja na konsolach niestety leży. Ale generalnie po kolei, no mamy kontynuację Plague Tale. Jest to Requiem, jest to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej z 2019 roku, gdzie ponownie wyruszamy naszą ekipą. Właściwie to nasza ekipa uciekła, można powiedzieć, na pewien czas od plagi choróbska, które szczury, wściekłe szczury w zasadzie przenosiły na południe Francji, aby odnaleźć spokój. No ale niestety ten spokój długo nie trwał i Hugo, Amicia, Lucas oraz Beatrice, jej matka, no niestety znowu są w tarapatach, więc tu znowu wkraczamy do akcji i ponownie będziemy stawiać czoło hordom szczurów oraz przeciwników, którzy robią czystki w miastach. No i dobrze, no i mamy Plague Tale. Ja mam wersję Xboxa, na Xboxa Series X i mam ją dlatego, że gra trafiła do Game Passa na dzień premiery i nie musiałem tego kupować na wersji pudełkowej, tak, no bo po co, jeżeli mogę to ściągnąć tak naprawdę w ramach abonamentu, który płacę tam cyklicznie co miesiąc. Dlatego tak wybrałem i tak jest zdecydowanie najlepiej. Generalnie sama gra tak już od początku pokazuje, że jest ładniejsza zdecydowanie od poprzednika. Pozornie, wydaje mi się, że ten świat jest bardziej otwarty. On nie jest oczywiście, on jest tak pozornie otwarty, ale jest dużo szerszy, powiedzmy. Te scenerie są dużo szersze, zwłaszcza ten sam początek gry, gdzie startujemy w takiej pięknej, wiosennej aurze, na takiej łączce dość dużej i docieramy pod mury zamku, no to tam jest gdzie iść tak naprawdę. I to robi takie pierwsze wrażenie, ale potem no te plansze są... plansze. Może to nie są plansze, to są tereny, po których chodzimy. Są takie no już zmniejszone i pozornie, można powiedzieć, takie pokazujące, że no niby można gdzieś pójść, ale tak naprawdę to nie za daleko i tylko wyznaczoną ścieżką. Natomiast grafika, tak, ona zasługuje tutaj na uwagę, ponieważ robi robotę. Bardzo ładnie wygląda w ogóle Requiem. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak dobrze to będzie wyglądało, biorąc pod uwagę, że pierwsza część nie była jakaś super graficznie wybitna. A tu jest naprawdę świetnie to wygląda. Momentami to zachwycająco wręcz ta grafika się prezentuje. Ale jest ona też nierówna. No, czasami są miejsca, które no, widać, że są trochę budżetowo przycięte. No, natomiast w ogólnym rozrachunku jest dużo, dużo wizualnie lepiej. Natomiast po postaciach też widać, że są trochę takie drętwe, jak były w pierwszej części. Znaczy ta mimika twarzy jest i ruchy tych postaci są, no są jakie są generalnie. Natomiast dobry voice acting, tutaj duży plus. Generalnie cała mechanika jest bardzo podobna do części pierwszej. W zasadzie już po pierwszych tak naprawdę, no nie może i sekundach, ale minutach, jak ktoś grał w jedynkę, to od razu się odnajduje, bo jest tutaj bardzo, bardzo podobnie, czyli mamy też system takiego prostego craftingu, też mamy procę, którą strzelamy, wytwarzamy broń, amunicję w zasadzie wytwarzamy, nie broń, dowolnie, znaczy dowolnie, no, tą, która jest oczywiście dostępna, tak, czyli tą zapalającą, gaszącą i tak dalej. Amicia dostała też możliwość kasowania przeciwników przy pomocy noża, zadźgania go, albo na przykład poprzez takie zaduszenie, gdy się zakradniemy za przeciwnikiem. Scenerie się rozrosły, to fakt. Mechanika pozostała praktycznie bez zmian, z drobnymi ulepszeniami, czyli można powiedzieć, twórcy tu przenieśli tak koncepcję jeden do jednego, puścili po prostu jakby dalej opowieść. I bardzo dobrze, bo jakby to pozmieniali jakoś drastycznie, to by się z tego no, nie zrobiło to, czego oczekiwaliśmy. Troszeczkę rozdmuchali planszę, ulepszyli grafikę, to co tam, no, tekstury na pewno, no, ale to wchodzi w skład grafiki, to nie ma o czym mówić.
Voice acting, wydaje mi się, że w pierwszej części chyba również był dobry, nie pamiętam już dokładnie, natomiast raczej wydaje mi się, że było ok. Tu jest bardzo dobrze. Z tymi planszami jest tak, że pomimo, że nawet one wyglądają bardzo ładnie momentami jest tak, że one są takie... nie ma tej interakcji postaci z obiektami, które się znajdują. One są takie sztywne, jakby to wszystko było takie, no wiecie, przyspawane i nie da się postacią przechodząc nawet potrącić czegoś na przykład, bo wszystko jest takie na sztywniutko. Tylko to, co twórcy pozwolili jakby no zebrać czy odbyć interakcję z jakimś obiektem, to można. Natomiast reszta jest taka dość drętwa, trochę to czasami słabo wychodzi. No i optymalizacja klęka na maksa, ponieważ jest 30 fps i na PlayStation 5 i na Xboxie Series X właściwie to jest takie 30, ale ktoś gdzieś tam przemierzył, gdzieś tam na internecie doczytałem, że niby tam jest 45, ale to w sumie cholera wie, tak naprawdę to jest chyba 1440p i 30 fps zlokowane. Jest to dziwne, ponieważ nie ma nawet możliwości wyboru w menu opcji graficznych, takich jak no chociażby niech to by było 1080p i 60 fpsów. No chociaż raczej to w 1440 w 60 powinno pójść. Ale nie wiem, może się nie znam, nie jestem programistą i nie wiem co i jak. Natomiast biorąc pod uwagę chociażby Horizon, no znaczy da się. No i opcja oczywiście na przykład 4K i tu 30 fpsów, żebyśmy jakieś pośrednie mogli mieć jakiś wybór, a tu jest po prostu to wrzucone, zlokowane i mam nadzieję, że będzie to poprawione w jakiejś aktualizacji, no bo to chyba tutaj ludzie zjedzą normalnie twórców za to, że nie ma 60, tylko na PC czy tak naprawdę z jakimś RTX-em dobrym to gdzieś tam w takich klatkach chodzi. Także tyle z mojej strony, to jesteśmy na świeżo po premierze Plague Tale Requiem. Ja już trochę dobrych godzin spędziłem z grą. Fajna bardzo przygoda, bardzo wciągająca i bardzo dobrze oddany jest klimat taki właśnie plagi, tych zwłok gdzieś tam porozwalanych, nadjedzonych przez te szczury. No gra oferuje też takie proste, tak jak w jedynce były zagadki środowiskowe, takie logiczno-zależnościowe, są elementy walki też z przeciwnikami, możemy po tajniaku gdzieś się tam przesmyknąć, możemy też na otwarty ogień pójść z przeciwnikiem i ich po prostu kosić jeden po drugim, ale ogólnie bardzo fajny jest klimat, taki strasznie depresyjny, dobrze muzyka tu jest pasowana, że wszystko to ładnie, elegancko gra. Tylko te 30 fpsów jako jedyny chyba minus, tak naprawdę ogólnie grę oceniam no bardzo dobrze. Takie mocne 8 na 10 bym powiedział. A co wy powiecie w sekcji komentarzy, to już jest wasza sprawa. Dzięki za uwagę. Słyszymy się następnym razem i będzie to już listopad, 9 bodajże listopada, to premiera God of War Ragnarok na PlayStation 5. Oby nie w 30 fpsach, tylko w 60, zobaczymy. I... widzimy się, słyszymy za niecały miesiąc. Dzięki, trzymajcie się i na razie.